Państwo. Dzisiejszą konferencję Wisława Szymborska wczoraj, dziś i śpiewająco otworzyli uczniowie pierwszego liceum imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, wielkie brawa. Stoję tutaj przed Wami jako doradca metodyczny Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ale nie tylko. Stoję przed Wami jako nauczyciel języka polskiego. Jeśli chodzi o młodzież, młodzież współczesną, niejednokrotnie pewnie zastanawialiśmy się wszyscy, jak zaprzyjaźnić współczesną młodzież z poezją. Opowiem Państwu pewną historię sprzed roku. Znacie pewnie, drodzy Państwo, polską piosenkarkę Sanach, która miała pomysł na reinterpretację utworów polskich poetów. Słowacki Asnek Szymborska. W pewnej klasie, dokładnie w klasie czwartej, postanowiłam, że tego dnia będę taką cool sorką. Włączyłam nagranie Sanach i ku mojemu zdziwieniu patrzę, ojejku, oni znają utwór. Oni znają na pamięć słowa wiersza Szymborskiej. Znają nic dwa razy. I doświadczenie podpowiedziało mi, że jednak młodzież wychodzi naprzeciw poezji. Zobaczmy. Bez prawem i pomrzemy bez rutyny.
Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Drodzy Państwo, tematem mojego dzisiejszego krótkiego wystąpienia jest człowiek w poezji mistrzyni, człowiek w poezji Wisławy Szymborskiej. Jaki jest ten człowiek? Posłuchajmy. Zachciało mu się szczęścia. Zachciało mu się prawdy. Zachciało mu się wieczności. Patrzcie go. Ledwie rozróżnił sen od jawy. Ledwie domyślił się, że on to on. Ledwie wystrugał ręką z płetwy rodem krzesiwo i rakietę. Łatwy do utopienia w łyżce oceanu. Za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć. Oczami tylko widzi, uszami tylko słyszy. Rekordem jego jest tryb warunkowy. Rozumem goni rozum, a słowem prawie nikt. A wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt. Poza niemądrym mięsem. Patrzcie go. Jako nauczyciel języka polskiego kładę przede wszystkim duży nacisk na gruntowne, merytoryczne przygotowanie uczniów do matury. Egzamin maturalny z języka polskiego jest egzaminem kontekstowym na obu poziomach. Dlatego też często wykorzystuję do tego celu spuściznę Wisławy Szymborskiej. Patrząc przez pryzmat filozofii XX wieku, przez pryzmat filozofii egzystencjalnej, traktującej o życiu człowieka, o istnieniu, o sensie jego istnienia, o absurdzie, na wiele pytań odpowiada sama poetka, odnosząc się do tego, czego doświadcza współczesny człowiek. Jak wiemy, Szymborską ciekawi wszystko. To, czym żyje człowiek. Buduje dla niego światy alternatywne, światy wymyślone tylko na próbę, na chwilę. Egzystencja według Szymborskiej to życie na przekór śmierci, a każda sekunda istnienia to sekunda nieśmiertelności. Dlatego powinniśmy według Szymborskiej żyć intensywnie. To znaczy jak tę intensywność życia rozumie Szymborska? Należy według niej kochać, tworzyć, poznawać. Poetka potrafi bawić się powagą świata, w który wrzucony jest człowiek. Pogodnie filozoficznie smutna poezja przesiąknięta jest zawsze głębokim humorem, ironią i żartem. Dziękuję ci serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody zwróconej pilności. Dziękuję ci serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody zwróconej pilności. Masz 70 zasług na minutę, każdy twój skurcz jest jak zepchnięcie łodzi na pełne morze w podróż dookoła.
wzruszający akcent i dziękujemy serdecznie też pani Beacie za przybliżenie tego świata Szymborskiej. Nie mamy wątpliwości, że młodzież liceum śpiewająca z Szymborskiej maturę zdała.